Mamy tu grania stosób prostokątny, podane są dwa jego wymiary: szerokość to 2, głębokość to 3, a wysokość reprezentuje litera H. I w tym wideo chciałbym, żebyśmy przemyśleli, w jaki sposób objętość takiego grania stosłupa prostokątnego zmienia się, kiedy zmieniamy jego wysokość. Przedstawmy tę zależność w tabeli. tutaj wysokość, tutaj objętość, powiedzmy, że wysokość wynosi 5, ile wyniesie objętość. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie obliczyć to sami. Objętość to szerokość razy wysokość razy głębokość. Albo możemy powiedzieć, że jest to powierzchnia podstawy, czyli szerokość razy głębokość, 2 razy 3, czyli 6 razy wysokość, czyli 2 razy 3 razy 5. 2 razy 3 razy 5 to się równa 6 razy 5, czyli 30. 30 jednostek sześciennych. Jeżeli te wymiary liniowe mają jakąś jednostkę, to ten wymiar przestrzenny ma tę samą jednostkę, ale podniesioną do sześcianu, do potęgi trzeciej, jednostkę sześcienną. Co by się stało, gdybyśmy podwoili wysokość? Co się stanie wtedy z objętością? Podwojona piątka to 10. Ile wyniesie objętość? Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i obliczcie to sami. W takiej sytuacji ciągle mnożymy długości boków podstawy 2 razy 3. I razy nową wysokość, razy 10. To będzie 6 razy 10, czyli 60. Zauważcie, że podwojenie wysokości, czyli podwojenie jednego wymiaru bryły, spowodowało również podwojenie objętości. Zobaczmy, czy dalej będzie tak samo. Podwoimy wysokość jeszcze raz. Co się stanie, kiedy wysokość wyniesie 20 jednostek? Objętość to ciągle 2 razy 3, i tym razem razy 20.

I jak poprzednio, jeżeli podwajamy jeden z wymiarów, w tym przypadku wysokość, to powoduje to podwojenie objętości. Możemy też podejść do sprawy od drugiego końca. Jeżeli zmniejszylibyśmy dwukrotnie wysokość, zmniejszylibyśmy z 20 do 10, jeden wymiar będzie dwukrotnie mniejszy, to spowoduje to dwukrotne zmniejszenie objętości. Objętość zmniejszyłaby się wtedy ze 120 do 60. Zadajmy jeszcze jedno ciekawe pytanie. Co się stanie, jeżeli podwoimy? Dwa wymiary. Jeżeli mamy nasz początkowy grania stosóp, podstawa 2 na 3 i wysokość 5, wiemy, że jego objętość to 30. 30 jednostek sześciennych. I teraz podwoimy dwa z jego wymiarów. Zamieńmy 5 na 10 i 2 na 4. Będzie wyglądał tak. Szerokość wyniesie 4, głębokość bez zmian 3 i wysokość 10. Nie jest to niestety perfekcyjny rysunek w skali, ale widać o co chodzi. Wysokość 10. Jaka teraz będzie objętość tej bryły? Znowu zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie, czy potraficie sami to obliczyć. Liczymy: 4 razy 3 to 12, razy 10 to 120. Zauważcie, że kiedy podwoiliśmy dwa wymiary, to objętość zwiększyła się czterokrotnie. Zatrzymajcie jeszcze raz i zastanówcie się, dlaczego tak się stało. No cóż, jeżeli podwajamy jeden wymiar, to podwajamy w ten sposób objętość. Ale jeżeli podwoimy jeden wymiar i potem podwoimy drugi wymiar, to podwajamy objętość bryły dwukrotnie. 2 razy 2 to 4. Możecie zastanowić się, co się stanie, kiedy podwoimy wszystkie trzy wymiary. W jaki sposób taka operacja zwiększy objętość? Zatrzymajcie jeszcze raz i spróbujcie to wyliczyć samodzielnie. Jeżeli podwoimy wszystkie wymiary, to co się stanie z objętością? Albo jeżeli dwukrotnie zmniejszymy wszystkie wymiary, co się stanie z objętością?